pokaz Macieja Jazienia, więc i o Maćka muszę zapytać na początek, ile to już lat trwa ta znajomość, bądź może nawet przyjaźń? Szczerze mówiąc, nie wiem, ile to jest lat, ale myślę, że to były takie początki Maćka. Jeszcze na pewno przed tym momentem, kiedy powstał jego butik na ulicy Mokotowskiej. Nosiłam jego projekty i jestem w ogóle zaskakiwana, jakby ten rok to jest taki rok różnych jubileuszy. Mieliśmy jubileusz Gosi Baczyńskiej 2 dni temu, 20-lecie Dawida, co mnie kompletnie zaskoczyło, więc myślę, że jeśli chodzi o działalność Maćka na rynku, to na pewno będzie to ze 20 lat, na pewno. Ja się tak uśmiecham, bo pamiętam taki film dla VIVY.pl, który nagrywaliśmy z panią, taki przegląd chyba okładek VIVY, ale też kreacji dawnych. No i tutaj się rodzi pytanie, czy Małgorzata Kożuchowska zawsze miała dobre poczucie stylu? Ojeju, wie pan co? Znaczy, ja myślę, że jak zawsze się interesowałam modą i zawsze podglądałam wielkie aktorki w filmach albo gdzieś na zdjęciach, w jakichś gazetach, które cudem znalazły się w moim domu, pożyczone od kogoś, bo to były czasy, gdzie takiej ilości czasopism nie było, nie były one tak łatwo dostępne, jak to wygląda teraz. Natomiast myślę, że też to moje poczucie stylu się i zmieniało, i rozwijało, i myślę, że z biegiem lat nabierałam takiej samoświadomości, ale też pewnej powściągliwości. Myślę, że jako bardzo młoda dziewczyna lubiłam szokować i lubiłam zwracać na siebie uwagę. Teraz mniej, teraz już mi to trochę na szczęście przeszło. Wiem, w czym mi jest dobrze, znam swoje zalety, swoje wady i jestem taka bardziej też chyba wybredna. Jeśli chodzi o dobiór stylizacji, ale cały czas sprawia mi to przyjemność, z czego się cieszę. To widać. Na koniec dam takie pytanie. Wczoraj Natalia Kukulska była ze swoim mężem Michałem na jednej z imprez. Ja miałem ogromną przyjemność się z nimi zobaczyć i właśnie teraz tak mi zakiełkowało w głowie, że i Natalia z Michałem rzadko pokazują się na ściankach, a pani z panem mężem Bartkiem to już w ogóle nie. Czy to jest jakiś rodzaj umowy? Trudno mi go zaciągnąć na takie branżowe imprezy, ale też nic na siłę i rozumiem też, no on ma też ciężką pracę, ostatnio jest naprawdę bardzo zapracowany, więc rozumiem, że chce zostać w domu, a ja te swoje wyjścia też traktuję bardziej jako zawodowe aktywności i obowiązki, aniżeli czystą przyjemność, więc jeśli chodzi o takie towarzyskie wyjścia, to oczywiście wychodzimy razem, ale no zdecydowanie są to skromniejsze, że tak powiem, grona. I nie są to ścianki, ale kiedyś zdarzały się okładki. Myśli pani, że w tych czasach byłoby to jeszcze możliwe w waszym przypadku? Trochę się pozmieniało, a na przykład Natalia Kukulska powiedziała mi wczoraj, a my moglibyśmy w sumie, bo tak jak reklamowaliśmy razem biżuterię, tak w sumie czym się to różni od dokładki, ale u Państwa jest trochę inaczej. To jest to zupełnie coś innego jednak, dokładnie to są artyści, którzy uprawiają zawody użyteczności publicznej, jakby można tak powiedzieć, a mój mąż jest absolutnie spoza branży, więc też szanuję jego wybór i jego taką chęć zachowania prywatności. Myślę, to co się robiło za młodu, no to się robiło za młodu. Teraz jesteśmy już dojrzałymi ludźmi i mamy prawo też do takich wyborów, więc ja się realizuję zawodowo w pojedynkę. A ja się zawsze śmieję, że najważniejsze, że nie dosięgła Państwa klątwa okładki, bo to się mówi, że to same złe rzeczy, więc tak, nie ma i wszystkiego najlepszego. Nawzajem, dziękuję. Dobrego wieczoru.